Trwa szósty tydzień historyczny organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu oraz Klub Inteligencji Katolickiej. W tym roku odbywa się pod hasłem Ku Wielkiej Polsce. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu od lat w okolicach Święta Niepodległości przygotowuje dla wszystkich mieszkańców Tarnobrzega tydzień historyczny. Odbywa się on zawsze z udziałem historyków i znawców literatury, którzy raczą publiczność ciekawymi wykładami. Jak mówi dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, program tegorocznej edycji jest najbogatszy i najbardziej zróżnicowany ze wszystkich organizowanych dotychczas. Oprócz prelekcji i prezentacji są też wystawy. Jest też występ dzieci ze szkoły numer 4, które piękne pieśni śpiewały, patriotyczne. Także no mówię, dużo więcej jest, proponujemy form niż dotychczas. Sami autorzy na przykład wystawy nas się zgłosili, że chętnie pokażą swoje prace. I tak na przykład pan Grzegorz Gerba pokazuje swoje grafiki dotyczące budynków z Tarnobrzega i z okolic, a pan Jan Grandy z kolei swoje rzeźby, na których będzie omawiał największych Polaków, sylwetki najbardziej znamienitych Polaków. Wystawy te można oglądać w Bibliotece Pedagogicznej, w sali, w której odbywają się także wykłady. Jednym z prelegentów Tygodnia Historycznego, którym rokrocznie staje przed publicznością, jest Waldemar Stępak. Tym razem historyk przedstawił wszystkim Tarnobrzeg z nieco innej strony, tej nieznanej. W tym wymiarze powszechnym nie wszyscy znają ten Tarnobrzeg, jak wyglądał w czasach z epoki, mówmy wprost, sprzed 100 lat, bo mniej więcej skupimy się właśnie na tych wydarzeniach, które miały miejsce w Tarnobrzegu w latach 1914-1918. Również będzie dołączona do dzisiejszego spotkania prezentacja multimedialna, na której będą fotografie z końca XIX wieku, czy też z okresu dwudziestolecia międzywojennego, czy nawet z czasu wojny, ponieważ robiąc kwerendę historyczną można znaleźć naprawdę fajne zbiory fotografii, których tak naprawdę mieszkańcy nie znają. W tym roku tydzień historyczny rozpoczął się we wtorek 13 listopada, a zakończy w poniedziałek 19 listopada wykładem doktora Tadeusza Sycha.